kasynie do zgarnięcia jest BF Club, czyli najlepszy kompakt w całej grze. Jeżeli masz opcję kręcenia kołem, to jak najbardziej warto go zgarnąć. W klubie samochodowym do zgarnięcia jest Seminole Frontier i akurat wyzwanko jest bardzo proste. Żeby go zdobyć, trzeba zająć przynajmniej 5. miejsce, 3 dni z rzędu w wyścigach ulicznych. Więc jest to naprawdę bardzo proste zadanie, wystarczą 3 dni, jeden wyścig tak naprawdę, bo wyścigi uliczne odpalacie w minimum 2 osoby i macie ten oto pojazd. Czy warto? Jak komuś się podoba, to może tak. Jeżeli chodzi o osiągi, są lepsze. Do testowania Rockstar udostępnił nam same bolidy. Pierwszy raz w historii taka akcja jest, więc mamy BR8, R88, a także PR4. Ale! Jeżeli grasz na nowej generacji konsol, to masz jeszcze jeden pojazd i nazywa się on Cyclone 2. I oczywiście dostępny jest w wersji HSV. Na wystawie jest Tigon, a także Tesseract. Simeon także odświeżył swoją ofertę. Od teraz dostępny jest Comet, Helion, Landstalker XL, Hotring Sabre, a także Hotring Everon. I to jest nowy pojazd, możecie go także sobie kupić przez internety. Dokładnie znajduje się on na stronie Bida Sklepu i kosztuje sporo, bo 1800 prawie. Ja już zrobiłem materiał na temat tego pojazdu, macie go w karcie, polecam sobie spojrzeć. Macie tam tuning, test, porównanie go do starego Hotringa, a także pokazałem kilka takich przykładowych tuningów. I niektóre z nich są całkiem spoko, więc możecie sobie po prostu przełożyć go na swojego Hotringa, jeżeli oczywiście zdecydujecie się na zakup. Jakby co, ma on także cenę promocyjną, ale żeby ją zdobyć, musicie się naprawdę mocno postarać, bo zobaczcie, musicie zająć co najmniej 3. miejsce w 20 wyścigach Hotringów. Już nawet nie chodzi o to, że to jest jakieś bardzo trudne wyzwanie, tylko po prostu jest to strasznie czasochłonne, a zniżka wyniesie tylko i wyłącznie 450 tysięcy, więc moim zdaniem niewiele, lepiej ten czas poświęcić na przykład na Cayo Perico i wyjdziecie na tym bardziej na plus. Przechodzimy sobie teraz do zniżek i zaczniemy od furgonetki, która znajduje się 9 marca w tym oto miejscu. Zobaczmy, co w tym tygodniu nam oferuje. Więc tak, jeżeli chodzi o pancerz i broń miotaną, jest standard, nic tu się nie zmienia, ale uzbrojenie. Nóżki baseballowy, standard. Dalej jest kompaktowa wyrzutnia IM, okej. Okay. Szturmowe SMG, strzelba automatyczna, karabinek, railgun, karabin snajperski i wyrzutnia namierzająca. Więc w tym tygodniu jest troszeczkę biedniejsza moim zdaniem oferta, ale pamiętajcie o tym, że najważniejsze w tej furgonetce jest to, że tutaj bronie są tańsze, a także nie wymagają konkretnego levela. Możecie nawet na pierwszym levelu sobie te bronie kupić. Teraz przechodzimy do nieruchomości, więc klikamy sobie tutaj, klikamy dalej i mamy tutaj warsztaty. I wszystkie one aktualnie są taniej o 40%. I nie dość, że sama podstawa jest taniej, to także możemy sobie tutaj dokupić jakiś styl, możemy kolor zmienić, emblemat, pracowników dodać. Te wszystkie rzeczy są aktualnie także taniej o 40%. Jak najbardziej warto, szczególnie podnośnik, to jest rzecz, która wam bardzo szybko się zwróci. W Legendary Motorsport jest taniej Tigon o 25%. Euros o 35% i PR8 wraca do 25% zniżki. Niby mała, ale jak najbardziej pojazd warto sobie kupić, bo jest drogi i jest mega dobry. Najlepszy pojazd w klasie bolidów. Przechodzimy do Bieda Sklepu i tutaj mamy Karin Celico GTF, jeden z lepszych tunerów. Taniej także jest starszy Hotring. I kolejny świetny pojazd jest taniej, Bravado Buffalo STX. Jest to kolejny mega samochód, tym razem w klasie muscle carów, który kompletnie nie ma żadnej konkurencji. Pojazd na miejscu drugim jest daleko w tyle za Buffalo STX. Polecam. Jest także taniej Helion. I jeszcze zajrzyjmy do Warstocka, bo tutaj mamy jeden pojazd taniej, nazywa się on Caracara. I wróćmy jeszcze na chwilę do Legendary Motorsport, ale tylko i wyłącznie na konsolach najnowszej generacji, bo tylko tutaj jest dostępny pojazd Cyclone 2. I jest on aktualnie taniej o 35%. Przejdźmy teraz sobie do premii i zaczniemy od tych, które odpalamy sobie przez menu. Więc akcje, rozdaje akcje, akcje społeczności. I tutaj niektóre akcje, które zostały stworzone przez graczy, są na premii raz 2 hajs i raz 2 RP. Spoko, jak ktoś chce, no to może sobie pograć. Do tego także są akcje stworzone przez Rockstara. I tutaj mamy tryb adwersarza. Nazywa się on Sumo. I jest na premię raz 2 hajs i raz 2 RP. Rockstar dodał kilka nowych wyścigów Hotringów i są aktualnie one na premię razy 3 hajs i razy 3 RP.
Cała reszta premii znajduje się w naszym warsztacie samochodowym. Zaczniemy może sobie od pojazdów klientów. Niech macie podnosi, to możecie mieć nawet dwa na raz. I tutaj naprawiamy pojazd, możemy to robić zgodnie z tym, co oczekuje klient, albo po prostu losowe części wkładamy, może się spodobać, może się nie spodobać. I teraz możemy albo pojazd sobie dostarczyć, ale jest też opcja, żeby wysłać pracownika. Więc ja na przykład ten pojazd wyślę. Niech sobie gościu pojedzie. I dam mi hajsiwo oczywiście. Dokładnie będzie to 3 razy więcej hajsu i 3 razy więcej RP. Ale on bardzo często te pojazdy rozwala, więc jeżeli chcecie, to możecie sobie po prostu sami ten pojazd poprowadzić. Jeżeli potraficie, no to po prostu bez uszkodzeń pojazd jesteście w stanie sobie dostarczyć. Więc proszę bardzo, ja ten pojazd dostarczę i zobaczycie, jaki jest tego zarobek. Oczywiście płacicie za naprawienie tego pojazdu, ale potem wam się to potężnie zwróci. Szczególnie kiedy jest właśnie premia razy 3. No i jest. Klient może być zadowolony, może być niezadowolony, zobaczymy, co akurat gra mi wylosuje. I naprawdę? I chyba nie był zadowolony, minus 5000 kary dostałem za swój tuning. No tak czasem się dzieje, nie? Ale zobaczcie, 135 000, co prawda jeszcze oczywiście wydałem na tuning 50, ale na plus około 85 000 wyszedłem, więc okej. Okay. W naszym warsztacie znajduje się tablica z rzadkimi pojazdami eksportowymi i wskazuje ona nam, które pojazdy musimy ukraść i dostarczyć do doków i w zamian oczywiście dostaniemy wypłatę. I w tym tygodniu jest ona 3 razy większa. Nawet jeden z nich mi się tutaj zreskił. Więc teraz sobie go dostarczę do doków i dostanę 3 razy więcej hajsu niż jest standardowo oczywiście. Dobra, lekko go uszkodziłem co prawda, ale to nie ma wpływu na wypłatę. Patrzcie, normalnie jest 20 000, a teraz jest premia razy 3, więc zostanę 60 000. Jeszcze jest jakby co premia za zabranie wszystkich. Z tego co pamiętam jest to chyba 100 000. Więc teraz będzie 300 000, nie? Patrzcie. Ale raczej 10 się nie uda zebrać. I nawet jeszcze jeden znalazłem, więc od razu go sobie dostarczę i kolejny hajs spadnie. Jak widzicie niebieską kropkę, warto dostarczyć, bo to 2 minuty roboty, a wpada wam 60 000. Zawsze jakaś odskocznia. A proszę, hajs? Jest! Dziękuję bardzo. I ostatnia rzecz, którą możemy robić w warsztacie, i ona także jest za premię razy 3 hajs i razy 3 RP, to zlecenia. I akcja, która jest taka, że one są na premii także razy 3 hajs i razy 3 RP. Za zlecenie te najlepsze, które najwięcej płaci, czyli Bank Rezerw, dostaniemy 900 000. A całość tego zadanka zrobicie w mniej więcej pół godziny. Więc w pół godziny 900 000. To jest lepsze niż nawet Kajepriko. Róbcie to, bo to naprawdę się mega opłaca. Jak możecie zauważyć w prawym górnym rogu, ja tych zleceń zrobiłem 131, więc sporo. I znam sporo trików, które te zadanka przyspieszają. Więc na szybkości mogę wam na sobotę, myślę nawet, stworzyć właśnie poradnik, gdzie pokażę kilka trików, które pozwolą wam mnóstwo hajsu zarobić dzięki tej premii. I proszę państwa, to tyle ode mnie. Dziękuję za obecność, siema, cześć, elo!